Dzień dobry. 16 kwietnia, w niedzielę pierwszą po Wielkanocy, w niedzielę Quasimodogenity. Pozdrawiam Was hasłami, które są zapisane na ten dzień. A są to słowa z Księgi Psalmów 99 rozdziału 5 wiersza. Wysławiajcie Pana Boga naszego i oddajcie pokłon u podnóżka stóp Jego. On jest święty. I z Dziejów Apostolskich 4 rozdziału. Gdy apostołowie skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. I słowo Marcina Lutra: w nabożeństwie nie powinno się dziać nic innego, jak tylko to, że nasz umiłowany Pan rozmawia z nami przez swoje święte Słowo, my zaś z Nim przez modlitwę i pieśni pochwalne. Natomiast słowa kazania, które będzie dzisiaj rozważane, to chciałbym przytoczyć z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 32 rozdziału, werset 26. Puść mnie, bo już wzeszła zorza. A on odpowiedział: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Te słowa oczywiście są wyrwane z kontekstu. Są to słowa, kiedy Jakub stacza bój razem z aniołem Bożym i ten właśnie mówi do niego: puść mnie, bo już wzeszła zorza. I Jakub mówi: absolutnie, ja tego nie zrobię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Myślę, że to są bardzo ważne słowa dla nas wszystkich, ze względu na to, jeżeli weźmiemy pod uwagę cały życiorys Jakuba, którym, myślę, można było obdarzyć nie jedną osobę. Postać absolutnie nieszablonowa. Tak, kiedy spojrzy się na całe jego życie, zobaczy, że miał pewien moment w swoim życiu, gdzie był faworyzowany przez mamę. Potem był moment, w którym podstępem zabrał błogosławieństwo od swojego brata. Potem nie mniejszym podstępem wyłudził błogosławieństwo od swojego ojca. Ucieka do swojego wuja. Tam dzieją się oczywiście perypetie, w których i sercowe, i różnego rodzaju inne. I tam czuje on się oszukany. I w którymś momencie właśnie dochodzi do momentu, już jako doświadczony człowiek, że spotyka Boga i tam się z Nim siłuje, prosząc o błogosławieństwo. I wiecie, kiedy myśli się o tym, o doświadczonych ludziach, to zazwyczaj są jak kamień. Doświadczeni, ale też nieprzystępni, w żaden sposób nieprzystępni. Jakby daleki, dalece od tego, od emocji, które tutaj akurat w tym tekście są bardzo mocno widoczne. Jakub chce być blisko Boga, bo błogosławieństwo jest właśnie tą bliskością, tym życzeniem dobra. I powiem szczerze, kiedy mam tą postać przed swoimi oczyma, to zawsze tak sobie myślę, że jednak o te Boże błogosławieństwo trzeba mocno się postarać, mocno o nie walczyć, mocno jego szukać. I myślę, że tutaj to jest dla nas tak naprawdę lekcja, że nasze życie może być absolutnie różne. Będą momenty, w których będziemy faworyzowani, będzie nam się wiodło dobrze, ale będą też i takie momenty, w których będziemy musieli uciekać i w których będziemy oszukiwani i wtedy być może będziemy czuć się absolutnie źle. Natomiast dzisiaj ten moment, w którym widzę Jakuba razem z tym aniołem siłującym się nad potokiem, to ten moment, w którym czuję olbrzymią tęsknotę za to, żeby Bóg był blisko mnie za każdym razem, jakkolwiek bym się nie czuł. I myślę, że wielu rzeczy można Jakubowi odmówić, ale nie to, że zawsze był blisko Boga i zawsze koło tego Boga chciał być. Mimo tego, że jego życie nie zawsze było idealne. I myślę, że to też jest dla nas taka nauka, że ludzie, którzy żyją z Bogiem, nie mają doskonałego życia, nie mają idealnego życia, ale tego życia idealnego poszukują, starają się, wychodzą naprzeciw Bogu, nawet zdziwując się z Nim, żeby tylko być jak najbliżej Niego. I tak sobie myślę, że może warto czasami spuścić z tonu takiego ciśnienia, że muszę być idealny, muszę zawsze być pierwszy, muszę być cudowny i fantastyczny. A czasami właśnie warto spojrzeć na to, że to nie ja mam być doskonały, ale Bóg we mnie. Ale to, żeby ten Bóg we mnie był jak najlepszy, to ja się muszę po prostu codziennie starać. Właśnie takim siłowaniem się niejednokrotnie sam ze sobą, czy też z Bogiem, nad potokiem naszych problemów, nad potokiem tych wszystkich rzeczy, które płyną z życiem, a my bardzo często razem z tym życiem potrafimy popłynąć. Tak więc życzę nam przede wszystkim spotkania z Bogiem,
codziennego proszenia o błogosławieństwo i nade wszystko Jego bliskości każdego dnia. Zostańcie z Bogiem. Amen.